Park Śląski to niezwykłe miejsce. Miejsce, w którym można odetchnąć, ale też skorzystać z wielu atrakcji. Ten piękny, zielony teren zmienia się. Pojawiają się nowe atrakcje, ale nie tylko. Zadbano też o rzeczy, które są tam od lat, ale albo były nieczynne, albo niszczały. Dzisiaj odzyskują dawny blask. Środki unijne w parku zadziałały bardzo dobrze, nawet zostało ich za mało, żeby to wszystko zrealizować, dlatego budżet województwa dokapitalizował spółkę Park Śląski do tego, by zrealizować drugą linię Elki, zrealizować trzecią linię Elki, kanał regatowy, fala, która jest taka kultowa. Mnie osobiście bardzo cieszy, że tą falę odtwarzamy w tym historycznym miejscu, z uwagi na to, że ojcowie założyciele parku, no, mówiąc wprost, stwierdzili, że nasłonecznienie w tej części parku w okresie letnim jest największe. A więc wracamy do takich dobrych projektów, które miały dobre podstawy urbanistyczne. To widać, że park żyje. Nowa Elka, kanał regatowy czy kąpielisko Fala to sprawdzone miejsca, które nawiązują do bogatej przeszłości Parku Śląskiego. Przedsięwzięcia podjęte z udziałem środków unijnych w ramach inicjatywy Jessica pozwalają przywrócić zaniedbane przez lata, a sztandarowe niegdyś atrakcje parku, w tym m.in. kanał regatowy czy nieczynne od lat kąpielisko Fala. W ostatnim czasie zmodernizowano Planetarium Śląskie, które dzisiaj jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Są różne atrakcje w Parku Śląskim, chociażby Elka, która też przyciąga ludzi, a jeżeli już ktoś przyjedzie Elką na stację Planetarium, to myślę, że także próbuje wejść do Planetarium i odwiedzić nas. W Parku Śląskim wiele się już zmieniło. Zrealizowano takie inwestycje jak m.in. kręgi taneczne, psi wybieg, ogród japoński, otoczenie hali kapelusz, integracyjny plac zabaw czy wodny plac zabaw. Przeprowadzono też renowację rzeźb. W trakcie realizacji są m.in. miasteczko ruchu drogowego, las deszczowy, bulwary przy stawie przystań, nowy budynek dyrekcji ZOO czy kanał regatowy. Realizacja wielu z tych inwestycji była współfinansowana ze środków unijnych. Polska od 20 lat jest w Unii Europejskiej. Dzięki temu wszyscy zyskujemy. Najlepszy czas, myślę, że od wielu, wielu dekad, mnóstwo inwestycji. Ja wiele spotkań miałem w Brukseli, gdzie rozmawialiśmy z różnymi krajami, przedstawicielami, urzędnikami unijnymi. No i tam była takie często też nieformalne rozmowy i Polskę nigdy nie stawiano w roli liderów tych zmian w wdrożeniu środków unijnych. Widziano tutaj dużo zagrożeń, ale okazało się, że myśmy sobie lepiej poradzili z wdrażaniem środków niż Republika Czeska, Słowacja, Węgry, czyli te kraje Europy Środkowo-Wschodniej. No i Polska dzięki mądrym decyzjom, mądrym zarządzającym, mądrej polityce regionalnej, która była bardzo mocno zaprojektowana poprzez dyskusje, spotkania, plany, wdrożyła te wszystkie inwestycje i to dźwigło Polskę do tego wyższego poziomu. Park Śląski jest doskonałym przykładem zmian, które można wprowadzić dzięki współpracy wspólnotowej. Park Śląski zmienił się na plus. Warto się tam wybrać.